Noc z 29 na 30 listopada w polskiej tradycji związana jest z odczytywaniem przyszłości. W Andrzejki kobiety biorą udział we wróżbach i zabawach, których celem jest poznanie szczegółów dotyczących ich przyszłego męża i ślubu. Panowie zaś próbują dowiedzieć się czegoś o swoich przyszłych żonach. Mieszkańców Giżycka zapytaliśmy, jakie znają wróżby andrzejkowe. Wróżby andrzejkowe z mojego dzieciństwa. Pamiętam ustawianie butów jedno przed drugim i którą pierwszą parą doszło się do drzwi, ten wychodził za mąż. Też pamiętam lanie wosku przez dziurkę od klucza. Jak robiły się wróżby, to takie były pytania, kto na przykład, jeżeli chodzi o dziewczynę i chłopaka, prawda, to... Ja wiem, już to tak dawno było, że już nie pamiętam, ale najczęściej to chodziło chyba o takie sprawy miłosne. Czy ten chłopak jest zakochany w tej dziewczynie i odwrotnie, czy dziewczyna w chłopaku zakochana, no i czy będą długo ze sobą, czy krótko. I tak właśnie się lało to przez takie kółko najczęściej i wtedy wychodziły różne takie... Wosk kojarzę sobie, później tak jak pani mówisz, te serduszka. Kojarzę sobie później przez kółeczko przelewanie wosku. Jest dużo wróżb, ale takie tradycyjne, no to jest lanie wosku, później przez klucz, dalej rzucanie obierki z ziemniaka za siebie też, czy z jabłka obierka rzucamy za siebie i później odczytujemy, jak w jakim kształcie się ułoży. Też to taka jest ciekawa wróżba. No, przygotowujemy karteczkę. Zależy, z jaką grupą chcemy przeprowadzić taką zabawę. Karteczka, jakaś słodkość, różaniec, jakiś klucz przykładowo. I to przykrywamy. Nadajemy numerki. Nikt tego nie wie, co tam jest schowane. 1, 2, 3, 4, tam 5, ile tam zależy. I ustawiają się osoby pragnące zobaczyć, co je czeka. No jeżeli ustawi się rząd przy pierwszym stanowisku, a tam jest list, to znaczy się, że list mówi, ciekawski jestem, no bo co tam jest, jaka tam jest korespondencja do mnie. Jeżeli ustawiam się pod słodycz, to łasuchy i tak dalej. No także to można interpretować na różne sposoby. No co jeszcze? No te liściki w kopercie pod poduszką też, później rano wyciągamy. Karteczki, wypisuje się imiona, dziewczynki wypisują chłopców, a chłopcy dziewczynki, wiadomo, kto za kogo wyjdzie. Później z bucikiem też, który bucik pierwszy z przodu, ta pierwsza za mąż wyjdzie. Przez klucz wróżbę, co nas czeka, co... Tak lanie wosku, bardzo fajne też. Z tym talerzykiem też pod talerzyk tam różaniec, obrączkę i chusteczkę. I też kręcimy, co kto wylosuje. Później co tam jeszcze. No jest trochę tych wróżb. Serduszka, a to ja to pamiętam, to kojarzę tak, że tam się pisało imiona pod spodem karteczki i się wbijało szpileczki, tak. I, ale to, by, to jak było się w jednym towarzystwie i później te losowali, to niby, że ten tego wylosował. Takie było, wie panie, no młode lata były, to i były głupie. W Polsce zwyczaj odprawiania wróżb andrzejkowych został opisany już w XVI wieku. Każdy region miał swoje wyjątkowe zabobony. Na Mazurach panny podobno wróżyły z kalesonów. Używaną bieliznę trzeba było włożyć pod poduszkę, by we śnie ujrzeć przyszłego wybranka.